Cześć, z tej strony Maciek Makuszewski. Zaczynamy Zarzecze 26. Dzisiaj ja jestem w pierwszym odcinku. Porozmawiamy trochę o mojej funkcji w klubie, o meczu z KS Śniadowem, o reprezentacji Polski, o mojej wymarzonej jedenastce. Także zapraszam do obejrzenia i łapka w górę. Maciej Makuszewski, od razu po meczu ze Śniadowym. Jaka opinia, jakie emocje, co Ci towarzyszy? No mieszane trochę uczucia, bo powiem szczerze, cieszy na pewno zwycięstwo, ale no nie cieszą stałe fragmenty. I tutaj widać, że będzie z tym trochę kłopotu. Musimy nad tym bardzo popracować, bo jak widać, no, większość spotkania, w tych spotkaniach, w których też brałem udział i te spotkania, które widziałem na początku sezonu, no drużyny przeciwne raczej starają się grać defensywnie i szukać właśnie bramek ze stałych fragmentów gry. No i dzisiaj Śniadowo miało tak naprawdę 2-3 stałe fragmenty, strzeliło nam dwie bramki, co też troszeczkę niepokoju na pewno wprowadziło w nasze szeregi, bo bramka kontaktowa na 3-2 i mogło być trochę gorąco, ale udało nam się strzelić czwartą, piątą bramkę i to spotkanie uspokoić i już sobie grać do końca, stwarzać sytuację. No szkoda, że tworzymy sobie bardzo dużo sytuacji w każdym spotkaniu, może mniej tych sytuacji, bo w tym ostatnim meczu jakoś tak w drugiej połowie było może kilka, ale widać, że mamy bardzo mocny przód, no a z tym tyłem no to trochę musimy popracować, żeby w tej defensywie grać lepiej, szczelniej, no i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, przez cały fragment gry lepiej kryć. Czy jest coś, co napawa Cię niepokojem po tych spotkaniach, oprócz oczywiście defensywy? To znaczy przede wszystkim się jedyne co jakiś tam niepokój mam, to żebyśmy cały do każdego spotkania podchodzili w 100% tacy naładowani mentalnie, tacy waleczni, tacy pełni ambicji, pełni ochoty wygrania spotkania, tylko to bym chciał widzieć w moich kolegach, we mnie, w zespole, bo myślę, że jedynym przeciwnikiem, który może nam pokrzyżować plany, jesteśmy sami, nasza głowa i to nastawienie mentalne musi być na każde spotkanie na 100%, na to, żebyśmy wyszli i walczyli od pierwszej minuty, też czasami fizycznie, bo widać, że niektóre te spotkania, szczególnie na wyjeździe, bo u siebie mamy bardzo dobre boisko, wsparcie naszych kibiców, zresztą na wyjazdach też nasi kibice jeżdżą i też to na pewno odczuwamy, ale tam nie zawsze jest dobre boisko i na pewno czasami będzie trzeba też fizycznie powalczyć. I tylko myślę, że to, że to nastawienie, żeby było przed każdym meczem naprawdę na wysokim poziomie, to jest, uważam, że jesteśmy w stanie w lidze wszystkie spotkania grać na wysokim poziomie i wygrywać. Można powiedzieć, że mecze wyjazdowe to walka, męczarnia i trochę problemy. W meczach domowych natomiast no, czujecie się nad wyraz dobrze, widać ten polot, grę. To kwestia boiska, waszego nastawienia, czy może braku kibiców? To znaczy kibice byli teraz też na wyjeździe, jeżdżą za nami. Ja na razie byłem na jednym wyjeździe, na trudnym terenie naprawdę, bo w Krypnie no, boisko nie było fatalne, nie mówię, że było fatalne, było okej, powiedzmy, wiadomo, nie gra się na takich boiskach zbyt dobrze, bo jednak trawa bardzo sucha, bardzo twardo i gdzieś ta piłka też robiła różne psikusy, ale to nie jest żadna wymówka, uważam, bo z takimi umiejętnościami, które my posiadamy, do tego jakbyśmy dołożyli jeszcze naprawdę dobre przygotowanie, które naprawdę mamy, walkę, to absolutnie jestem przekonany, że jesteśmy w stanie te mecze kontrolować, te mecze wygrywać, ale to trzeba od pierwszej minuty zacząć grać, nie po straconej bramce, nie gdzieś w momencie, kiedy już jesteśmy gdzieś tam nad przepaścią i czujemy, że gdzieś ten mecz nam ucieka, to trzeba grać od pierwszej minuty, ten mecz sobie ustawić. Wiadomo, że każdy przeciwnik, do którego pojedziemy na Wigry Suwałki, nie ma co ukrywać, nastawia się tak, jak to by był mecz naprawdę najważniejszy w sezonie, bo Wigry to jednak gdzieś tam zawsze na pewno ta motywacja u zawodników drużyny przeciwnej, u trenerów wzrasta, bo urwanie punktu nam to na pewno fajna sprawa i duża sprawa, gdzieś tam potem o tym się mówi, o tym jest głośno, ktoś tam też czuje satysfakcję, że nam urwie punkty, no i dlatego, a my mamy po prostu wykonać swoje zadanie, dla nas każde kolejne spotkanie to jest motywacja, gra dla kibiców, dla nas samych i my chcemy wygrywać, bo
wszyscy wiemy, w jakim klubie jesteśmy. Ten klub też wiadomo, że czujemy, że ta liga to byśmy chcieli, żeby była na chwilę. Na pewno nie lekceważymy nikogo, przeciwnika, ale na pewno mamy ambicje, mamy aspiracje do tego, żeby grać o awans. Taki jest cel w tym sezonie i nie ukrywam, że będziemy do samego końca w każdym spotkaniu tutaj grać o 3 punkty, bo to nie ma innej opcji. Objąłeś stanowisko dyrektora sportowego, grasz. Jak aktualnie oceniasz swoją pracę? To znaczy cały czas obserwuję, cały czas pytam, dowiaduję się wielu rzeczy o drużynie, o gdzieś tam problemach, o nie problemach, tylko o jakichś kolejnych decyzjach, które mają zapaść. Naprawdę jest bardzo dużo, dużo rzeczy, które gdzieś tam są i organizacyjne, i też jakby stricte też sportowe, jeżeli chodzi o drużynę. Na pewno też mam fajną komunikację tutaj z prezesem, z trenerem, z zarządem, z ludźmi tutaj ze sztabu, bo też rozmawiamy. Fajnie też, że gdzieś tam mogę też się podzielić swoimi wrażeniami, swoimi sugestiami oczywiście i to jest fajne. Na pewno też jakby dużą moją rolą wydaje mi się będzie też gdzieś tam pomoc w scoutingu, bo jakby ja na tym też bardzo chciałbym się skupić, żeby gdzieś tam wyselekcjonować sobie grupę zawodników też w naszym przede wszystkim regionie, może gdzieś tutaj z Podlasia tych zawodników, żeby też gdzieś znaleźć tych ciekawych zawodników, może jakieś perełki uda się ściągnąć tutaj do klubu, komuś pomóc też z zawodników oczywiście, którzy są tutaj w drużynie, pomóc im maksymalnie w rozwoju i też zrobieniu kroku do przodu albo w igrach Suwałki, albo przejściu do ligi wyżej. Wiadomo, czas leci też u zawodników, ta kariera jest nie tak długa i naprawdę czas szybko leci, dlatego trzeba maksymalnie wszystkim pomóc w rozwoju, dać im impuls też do pracy i jakby ja też chcę pomóc i zawodnikom w szatni, też sztabowi, też prezesowi. Jeżeli też się uda w jakichś tam różnego rodzaju akcjach i marketingowych, i rozmowach ze sponsorami, absolutnie też jestem do dyspozycji prezesa. Prezes też, wydaje mi się, czuje moje wsparcie. Ja też bardzo bym chciał, żeby ten klub o ogromnym potencjale, uważam, bo Wigry zawsze miały duży potencjał, duże miasto, które też się fajnie rozwija, także uważam, że klub też powinien za tym iść i też się rozwijać, bo gdzieś w tym województwie podlaskim, oprócz Jagiellonii, która jest w ekstraklasie, no uważam, że Wigry to tak gdzieś druga marka w tym województwie i myślę, że taki naturalny konkurent drużyny no, ze stolicy województwa i uważam, że ta liga jest absolutnie za niska, dlatego trzeba robić wszystko, żeby i sportowo, i organizacyjnie cały czas się rozwijać. Masz obycie w porządnych markach klubowych, w reprezentacji Polski. Czy jesteś w stanie ocenić, gdzie jest sufit tej drużyny? Ja uważam, że w sporcie nie możesz nigdy określić sufitu i trzeba cały czas się rozwijać, bo jeżeli ktoś mówi, że gdzieś tam poziomem danej drużyny jest, no nie wiem, granie w 5. lidze, w 4. lidze i tak dalej, czy ktoś, nie wiem, biega na 100 metrów, ma taki czas i inny, jeżeli ktoś się zadowala, że tylko ma, nie wiem, jakiś tam określony czas i nie będzie dalej pracował nad tym, żeby się rozwijać, żeby pobijać swoje jakieś tam ograniczenia, no to bez sensu, to lepiej tego sportu nie uprawiać, nie wiem, i zająć się czymś innym i jeżeli kogoś coś tam zadowala. Mnie nigdy nie zadowalało to, żeby, nie wiem, było przeciętnie, średnio i jest okej. Ja bym zawsze chciał, żebyśmy się rozwijali. Uważam, że w każdym aspekcie i organizacyjnym, i sportowym, szczególnie w piłce nożnej, bo w tym jestem najdłużej, jestem w tym od dziecka i widziałem już naprawdę bardzo dużo i jeszcze wiele na pewno w swoim życiu zobaczę. I chciałbym, żeby ten sufit był nieograniczony. Czemu Wigry Suwałki miały nie grać w Ekstraklasie? No ja absolutnie nie mówię, nie Puszcza, nie Połomice może grać w Ekstraklasie, z którą jeszcze niedawno rywalizowałem na poziomie pierwszej ligi. Powiem szczerze, że dlaczego nie? Dlaczego nie w Suwałkach Ekstraklasa? Dlaczego nie znaleźć też, oczywiście też potrzebne są do tego oczywiście środki, dlatego też z tego miejsca, jeżeli mogę, to na pewno zachęcam ludzi, którzy naprawdę są pasjonatami piłki i mają chęć tutaj pomóc klubowi z tego regionu, naprawdę fajnemu klubowi z super warunkami, z super zapleczem do pomocy w różnych aspektach, nie mówię tylko, że finansowym, ale też organizacyjnym i absolutnie zapraszam tutaj do prezesa, czy tutaj do mnie, czy do pani Marty, żeby porozmawiać i każde wsparcie będzie dla nas na pewno bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne, bo myślę, że
klub nie tworzą tylko kibic, nie tylko prezes, nie tylko zarząd, nie tylko zawodnicy, ale przede wszystkim kibice, sponsorzy, partnerzy. To jest bardzo ważne i jak najbardziej tutaj zachęcam, żeby ta społeczność i suwalska, i regionalna, ogólnopolska, jakby też tutaj tworzyła ten klub. O to mi bardziej chodzi. Widać, że działasz z pasją, że było, jest to realizacja twojego marzenia. Czy Wigry to przystanek w drodze ku innym klubom? Nie wiem, powiem szczerze, że na razie się skupiam na tym, że tutaj jestem. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Wiele osób gdzieś tam się zastanawia, czemu Marczyński przychodzi do Wigier. Mógł wybrać, nie wiem, inne kluby w trzeciej lidze, nie wiem, Rezerwy Jagiellonii, ŁKS Łomża, kluby, które grają na wyższym poziomie. Ja tak jak powiedziałem, no wiele rzeczy też w swoim życiu robiłem, bo ktoś chciał, menadżer chciał, kluby gdzieś tam chciały, jakby te decyzje były gdzieś tam z góry, może bardziej ten nacisk był, żeby podejmować w inny sposób, jakby tutaj kierowałem się jakby sam sobą, tak chciałem wybrać, tak wybrałem, taki chcę obrać kierunek teraz w swoim życiu, chcę grać tutaj w Wigrach, chcę awansować, grać w wyższej lidze, chcę pomóc temu zespołowi, pomóc kolegom w szatni, pomóc prezesowi, trochę radości dać kibicom, jeżeli będę oczywiście w stanie, mam nadzieję, że też gdzieś dam trochę radości na boisku i też jakby pomóc w rozwoju klubowi, pomóc w rozwoju sobie, bo uważam, że wiadomo, też nie będę grał całe życie w piłkę nożną, jeszcze kilka lat, jak zdrowie będzie, na pewno będę się tym cieszył, bo tak jak powiedziałeś, no ja gram w piłkę nożną dla pasji i zawsze tak było, kocham to robić i będę to robił i też jak skończę grać w piłkę, też przy tym zostanę i też będę chciał pomóc i chłopakom w szatni, jak będę mógł i tak jak powiedziałem, i w rozwoju na wszystkich płaszczyznach, oczywiście, jeżeli będę w stanie i mam nadzieję, że też się będę rozwijał do takiego poziomu, że ludzie też z tego będą zadowoleni, tak jak z tego, jak grałem w piłkę przez całe życie. Przejdźmy może do takiego punktu trochę związanego z dyrektorem sportowym, z scoutingiem, tym co mówiłeś, tylko trochę z innej strony. Wyobraź sobie, że jesteś menadżerem, że masz za zadanie stworzyć najlepszą jedenastkę na świecie z piłkarzy, którzy do tego czasu grali. Jakie byłoby to ustawienie? Kto by w tym super teamie się znalazł? Słuchaj, jeżeli taką jedenastkę wszechczasów, to no ja bym bardzo ofensywnie tutaj grał. Ustawienie nie wiem, zawodnicy od razu mi gdzieś tam przychodzą do głowy, bo na pewno też młodzi kibice może nie pamiętają takich zawodników, jakich ja pamiętam i ze swoich czasów ich oglądałem, bo czy to Carles Puyol, oczywiście ja ogólnie od dziecka też lubiłem bardzo Real Madrid, ale też są zawodnicy z Barcelony, których bardzo lubiłem, takich jak Ronaldinho i na pewno włączałem specjalnie, żeby obejrzeć Barcelonę, bo on czarował. Ja sobie grałem w FC Porto, grałem w Portugalii. Niesamowity bramkarz i powiem szczerze, to co luz, to co gra nogami, to co podanie takie z ręki, nogą, to wow, coś ekstra. Ale bym dał Gigi Buffona jednak za to długowieczność, za to przywiązanie do tego Juve. Ogólnie za osobowy, bo to był kapitalny bramkarz. Myślę, że prawa obrony Dani Alves, no to wiadomo, każdy lubi ofensywę. Taką trochę arogancję w grze, jako bocznego obrońcy i w ofensywie, i w defensywie bardzo taki agresywny. Lewa Marcelo na pewno. Z Realu środek, no to Sergio Ramos, wiadomo, bo to lider, kapitan, Carles Puyol, no środek Zizou, na pewno. No bym dał może, myślałem o Xavim, zawsze grał bardzo prosto i super, prosto jest bardzo trudno grać w piłkę, ale chyba bym postawił na Iniesta, bo trochę więcej magii. Iniesta z Zidane, przed nimi chyba Ronaldinho. Czyli dwóch środkowych pomocników i ten wysunięty czarodziej z przodu. Tak, i Ronaldinho taki przed nimi, który może robić co po prostu chce, jak czuje, na pewno Cristiano Ronaldo, no wiadomo, no piłkarz, który naprawdę zmienił też trochę postrzeganie futbolu, bo gdzieś tam przez tyle sezonów utrzymać się na najwyższym poziomie, ciężka praca, wytrwałość i no po prostu to, co zrobił w tych czasach dla piłki nożnej, to jest wielka sprawa i myślę, że on na pewno, Leo Messi, bo to jest po prostu geniusz i to jest coś, jak w piłce nożnej bym miał wymienić kogoś, kto jest no, najwyższy level, jeżeli chodzi o taką, o taki instynkt w grze, o kreatywność, o wizję, no to na pewno Leo Messi. No i myślę, że na dziewiątce, no to chyba Ronaldo, bo takiego piłkarza, no szkoda, że tak wiele kontuzji miał i też wiadomo, trochę rozrywkowy styl życia, ale,
Ale takiego piłkarza to naprawdę, jak się oglądało, to było coś niesamowitego. Jaki on miał luz w graniu, jakie on miał przyspieszenie, jaki on miał taki naturalny talent, to naprawdę rzadko się zdarza, żeby takich zawodników oglądać. To jest czysta przyjemność. Na pewno jest wielu jeszcze zawodników, które można było wymienić, ale gdzieś myślę, że taką jedenastkę bym złożył, bo to gdzieś tam moje czasy trochę dzieciństwa i teraz trochę te czasy już gdzieś tam, gdzie Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo kończą i gdzieś tutaj bym taką jedenastkę powiedział. Warto też może poruszyć temat reprezentacji Polski. Zwolnienie Fernando Santosa spodziewane? To znaczy, może niespodziewane. Widać, że no coś nie gra w związku. Wiele, wiele złych rzeczy dzieje się wokół reprezentacji. Czy to chodzi o sam związek już po tych Mistrzostwach Świata i o samą drużynę, bo widać, że wiele, no jakiś takich, ta atmosfera nie panuje zbyt dobra w reprezentacji. No i widać, że te wyniki wydawały się przy losowaniu, że słabej grupy eliminacyjnej, a za chwilę się okaże, że z tej grupy nie wyjdziemy i to będzie duże, duże rozczarowanie, duży zawód przede wszystkim dla kibiców reprezentacji Polski, bo wielu z tych zawodników, którzy jest teraz w składzie, no, praktycznie wyeliminuje się z tego, żeby gdzieś tam grać w kolejnych eliminacjach i już grać na dużych turniejach. Mówię tutaj, mam na myśli tutaj pewnie Roberta Lewandowskiego, nie wiem, czy jak to będzie dalej sytuacja z nim wyglądała, no bo wiadomo, mamy wszyscy ogromne oczekiwania. Robert też tam może trochę oliwy do ognia dodał tymi swoimi wywiadami gdzieś tam i to wszystko nie dzieje się dobrze. Trener został zwolniony. Nie wiem, kto będzie nowym trenerem, ale to już wtedy, mówię, zależy od związku, od ich ruchów. Mam nadzieję, że trochę chłodnej głowy jednak tam będzie i gdzieś tam wybór padnie tym razem na selekcjonera, który okaże się takim, który to wszystko poukłada, bo na razie tak widać, że trochę trener z Portugalii no, nie do końca chyba miał plan B na to wszystko, bo plan A widać, że jednak to się posypało od tego meczu z Czechami i gdzieś tam no, nie widział chyba jak to poskładać i myślę, że ta druga połowa w Mołdawii totalnie nas rozwaliła na upadki i od tamtej pory gdzieś tam nie możemy wrócić do tej swojej takiej mentalności pozytywnej, żeby na tym boisku robić dobre rzeczy. Widać, że dużo niuansów w naszej grze naprawdę i widać przede wszystkim brakuje nam troszeczkę tego charakteru, na który nas cechował, bo myślę, że też nie jesteśmy reprezentacją, która będzie pięknie grała w piłkę, ale przypomina mi sobie czasy trenera Nawałki, no jednak ta reprezentacja zasuwała i to na pewno wzbudzało dużo, dużo radości, dużo szacunku i coś się działo na tym boisku teraz, no jednak w tych meczach no, tak za wiele się nie dzieje. Jaka była reprezentacja, gdy ty w niej grałeś? No, trener Nawałka na pewno jest trenerem, który cały czas chce, że tak powiem, trzymać zawodników pod prądem i cały czas wywiera gdzieś tam na nich taką pozytywną presję, żeby ta była gotowość do kolejnego spotkania, że reprezentujesz nie tylko siebie, swoją rodzinę, ale też naród, Polskę, tyle milionów Polaków i jak wychodzisz na boisko, to ci Polacy muszą być z siebie dumni. Musisz dać siebie wszystko, możesz przegrać mecz, ale musisz tam na tym boisku zasuwać, orać, walczyć o każdą piłkę, żeby potem zejść z tego boiska. Jak będzie dobry wynik, to jest ok, ale jak będzie zły, to też nie mieć do siebie pretensji, do siebie wiele do zarzucenia, że życie się nie udało. Czasami możesz przegrać umiejętnościami, ale tej woli walki nie może jej charakteru zabraknąć. A teraz myślę, że w tej obecnej reprezentacji może trochę tego brakuje. Grono do awansu, tak naprawdę chyba teraz rozpatrujemy te barażowe. Estonia, Walia, Szwecja, być może i Włochy. Wszystko, znowu zaczynają się kalkulacje, znowu zaczyna się matematyka. Jakie jest twoje zdanie? No, tak jak powiedziałem, no, wcześniej w eliminacjach prezentowaliśmy zawsze się solidnie i dobrze i zawsze te wyniki były na tyle dobre, że jeździliśmy na te turnieje od kilku lat. Ale no, w tym razem, jeżeli to się czegoś nie zmieni, nie będzie jakiejś zmiany impulsu, to uważam, że będzie bardzo trudno, bo naprawdę widzę, że coś nie gra, nawet grając z przeciwnikiem takim jak Wyspy Owcze, no naprawdę bardzo ciężko nam było tutaj wygrać to spotkanie, bo rzut karny, no był rzut karny oczywiście, ale gdyby tego rzutu karnego nie było, no nie wiem, była też ciężka sytuacja do końca spotkania, te 3 punkty było bardzo trudno i powiem szczerze, że jeżeli coś się naprawdę nie będzie jakiegoś wstrząsu impulsu w tej drużynie, wymiana trenera chyba będzie takim impulsem i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że trafimy też na takiego trenera, który naprawdę będzie miał od pierwszego dnia pomysł przede wszystkim na zmianę mentalności tych zawodników.
no to może jeszcze będzie szansa, może przez baraż, ale jeżeli tak to będzie dalej wyglądało i ci zawodnicy nie wezmą się w garść, no to niestety będziemy oglądali wszyscy przed telewizorem to kolejne Euro w Niemczech.